Witajcie na kanale marki Pure Beauty, ja nazywam się Justyna i z sieci możecie kojarzyć mnie z pseudonimu Hashabai, natomiast jeżeli nie z sieci, to jako fanki Pure Beauty, które zbierają się na tym kanale, mam nadzieję, że ta nazwa będzie Wam się kojarzyła z naszymi edycjami limitowanymi, które właśnie razem współtworzymy dla Was jako takie pudła wypchane dosłownie po brzegi kosmetykami ze sprawdzonymi przeze mnie osobiście składami. Dziś pojawiam się tutaj natomiast po to, by troszeczkę bardziej wprowadzić Was jeszcze w ten świat kosmetyków, które zostały zawarte w środku. Wybrałam dzisiaj dla Was aż 10 produktów, dzięki którym będziecie w stanie zbudować całą, dosłownie całą rutynę pielęgnacyjną Waszej skóry. Jeżeli do tej pory wydawało Wam się, że boksy kosmetyczne to trochę taka mieszanka różnej maści produktów, to jestem tu właśnie po to, żeby niejako udowodnić Wam, że zawartość tego pudełka jest naprawdę przemyślana i zależało mi na tym, żeby właśnie uprościć Wam cały schemat pielęgnacyjnych. Pamiętajcie, że w tym pudełku mamy aż 23 kosmetyki pełnowymiarowe, natomiast dzisiejszy film to tylko 10 z nich i już zbudowana cała rutyna pielęgnacyjna, dlatego same rozumiecie, że naprawdę dużo dzieje się w tych pudełkach. Pierwszy kosmetyk, który stanowi absolutną bazę i podstawę pielęgnacji każdego rodzaju i typu skóry tak naprawdę, czyli płyn micelarny służący do demakijażu. Jak wiecie, demakijaż jest kluczowym elementem pielęgnacji każdej skóry, ponieważ jeżeli nie zrobimy tego prawidłowo, to wszystko potem, co będzie nakładane na naszą skórę, raczej będzie mijało się z pielęgnacyjnym celem, więc zawsze w każdej edycji zależy mi na tym, żebyście mogły znaleźć tutaj kosmetyk, który będzie służył właśnie do tego. W tej edycji znajdziecie produkt od marki Nutka. Jest to konopny płyn micelarny, czyli produkt, dzięki któremu pozbywamy się pierwszej warstwy naszego makijażu. Ten kosmetyk jest o tyle ciekawy, że w swoim składzie zawiera właśnie ekstrakt z konopi siewnej, a ten uchodzi za chyba jeden z najlepszych składników naturalnych o właściwościach kojących, łagodzących, też antyalergicznych, przeciwzapalnych, ale też przeciwzmarszczkowych, więc jest w ogóle bardzo, bardzo wszechstronny. Tutaj macie aż 400 ml. Skład całościowy tego płynu jest bardzo dobry. Absolutnie nie powinien podrażniać Waszych oczu, nawet jeżeli macie je bardzo wrażliwe. Właśnie tutaj konopia będzie wspierać ten proces oczyszczania. Natomiast pamiętajcie, że każdy płyn micelarny wymaga od nas późniejszego zmycia, po to, żeby ten efekt oczyszczenia skóry jeszcze bardziej dopełnić. Także to jest pierwszy kosmetyk i taki wstęp do tego, co będzie działo się za chwilę. Kolejnym kosmetykiem, który przygotowaliśmy dla Was w tym boksie, jest żel do mycia twarzy i demakijażu zarówno twarzy, jak i oczu naszego polskiego producenta marki Medein. Jeżeli subskrybujecie boksy Pure Beauty, to być może spotkałyście się tam z próbką produktu tej marki, natomiast jeżeli lubicie edycje limitowane, to w Royalty znajdował się krem do twarzy właśnie marki Medein. Idąc dalej naszym tropem świadomej pielęgnacji, czyli dalszego oczyszczania skóry, nie mogłoby zabraknąć tutaj kosmetyku, który łączy się z wodą. Ten konkretny żel urzekł mnie oczywiście swoim składem, ponieważ zawiera w sobie jedne z najdelikatniejszych możliwych detergentów myjących, dzięki czemu jest bardzo łagodny, nie podrażnia, nie powoduje takiego, wiecie, nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia naszej skóry. A dodatkowo wyposażony jest w bardzo ciekawe składniki aktywne, między innymi ekstrakt z korzenia piwonii chińskiej, jest tutaj też brokuł, aloes ukochany przez nas chyba większość i wyciąg z nasion pigwy, który ma takie fajne właściwości seboregulujące, czyli pomaga naszej skórze w tym, żeby ona się w ciągu dnia tak bardzo nie wyświecała. W tym żelu jest jeszcze bardzo urzekająca, gęsta i bardzo wydajna formuła, do tego żel przepięknie pachnie. I w ogóle jego używanie sprawia ogromną przyjemność i radość, a że mamy tutaj do czynienia z producentem polskim, to tym bardziej jest to jego wielka zaleta, także produkt numer 2 do Waszej rutyny pielęgnacyjnej marka Medein.
Po wykonaniu oczyszczania naszej skóry przychodzi pora na tonizowanie, które niestety nadal jest krokiem bardzo często pomijanym w rutynie pielęgnacyjnej, a jego głównym zadaniem jest przywrócenie skórze pH po kontakcie z wodą i właśnie detergentami myjącymi. Dlatego jeżeli traktujecie ten krok po macoszemu, to mam nadzieję, że z pomocą naszego trzeciego produktu i marki Hey Organic, która jest w ogóle nowością w naszym boksie, pojawiła się tutaj po raz pierwszy, i toniku Kaktus, który pachnie kaktusem i w ogóle jego cała wizualizacja świetnie nawiązuje do tego bazowego składnika, ponieważ kaktus występuje tutaj nie tylko w nazwie. Jeśli chodzi o ten produkt, to jego zadaniem oprócz właśnie przywrócenia naszej skórze pH po oczyszczeniu jest zapewnienie nam takiego uczucia odświeżenia i nowej energii. Tutaj za to właśnie działanie odpowiada ekstrakt z grejpfruta, który no sami rozumiecie, że jest właśnie taki bardzo świeży, rześki i też pięknie pachnący. Natomiast kaktus, czyli opuncja figowa, występuje tutaj w dwóch formach. Zarówno pod względem ekstraktu z kwiatu, czyli po prostu hydrolatu z opuncji figowej, ale również oleju z opuncji figowej. I mam nadzieję, że wiecie, że jest to jeden z takich składników, który wciąż zaskakuje środowiska naukowe pod względem swojego niesamowitego działania anti-age i przeciwzmarszczkowego. Olej z opuncji figowej w ogóle nazywa się botoksem w butelce, więc to taka w ramach takiej ciekawostki. Natomiast sam tonik, oczywiście też wszystko to, co tutaj Wam pokazuję, otrzymacie w pudełku w wersji pełnowymiarowej. Ma też bardzo przyjemny zapach, świetną butelkę. No i fajnie, że razem wspólnie będziemy mieć szansę poznać kolejną nową markę. Krok numer 3, tonizowanie za nami. Kolejny produkt, teraz już zaczynamy wchodzić sobie coraz mocniej w taką właściwą pielęgnację na naszej twarzy. To, o czym mówiłyśmy do tej pory, można uznać za takie przygotowanie skóry do tego, co będzie działo się za momencik. Zanim jednak do całości naszej twarzy, chcę Wam pokazać krem pod oczy marki Eosi, i ona również jest marką premierową, która trafiła do nas po raz pierwszy właśnie za sprawą tego boksa. I mamy tutaj wygładzający krem pod oczy z 3% stężeniem witaminy C, róży i wina. Spójrzcie tylko, jak on wygląda. On ma taką bardzo, bardzo budyniową konsystencję i dosłownie po pierwszym użyciu jest już wyczuwalny na skórze. On ma taką cudowną właściwość natychmiastowego wygładzenia, ale jednocześnie ogromnej dawki nawilżenia i odżywienia. To jest niesamowite w marce Eosi, jeżeli kiedyś testowałyście te produkty, że te kosmetyki, mimo tego, że oczywiście wymagają od nas używania ich regularnie, to bardzo szybko są w stanie nam dużo powiedzieć o swojej jakości. Ten krem pod oczy ma być swego rodzaju remedium na główne problemy z tą okolicą, które miewamy, czyli na cienie, opuchnięcia, przesuszenie i brak takiego życia na skórze pod oczami. Dodając do tego właśnie intensywne nawilżenie i odżywienie, on stanowi taki trochę, powiedziałabym, must have każdej kosmetyczki, ponieważ nie musimy się długo zastanawiać, czego potrzebujemy i co należałoby użyć, ponieważ ten maluch zapewnia nam dosłownie wszystko, a dzięki właśnie witaminie C, róży i winie, które stanowią taki kompleks rozjaśniająco-antyoksydacyjny, z czasem krem będzie pięknie wyrównywał koloryt skóry pod oczami i sprawiał, że spojrzenie będzie piękniejsze i bardziej rozświetlone. Kolejny krok w naszej świadomej pielęgnacji będzie nawiązywał do trochę innego rodzaju kosmetyków, mianowicie do boostera. Jeżeli do tej pory nie spotkałyście się z boosterem, to w takim najprostszym rozumowaniu można powiedzieć o nim, że jest to kosmetyk, taki most przechodni pomiędzy tonizowaniem skóry a nakładaniem produktu właściwego. I jego głównym zadaniem jest oczywiście to, do czego został stworzony, bo boostery mają swoje określone właściwości, ale również przygotowanie skóry pod kolejne produkty, czy, jeżeli jak za chwilę się przekonacie, czy po prostu mogą nam służyć do przeprowadzenia konkretnej kuracji na skórę. I mówiąc o kuracji,
Nawiązuję do marki Dr. Skin Clinic, ponieważ tutaj mamy produkt, który nazywa się Boosterem Odmładzanie. I to jest kosmetyk bazujący na 1% stężeniu retinoidów, czyli jak wiecie składników aktywnych o bardzo szerokim, ale intensywnym działaniu. Bardzo Was zachęcam z tego miejsca, żeby odwiedzić naszego bloga, na którym ja szczegółowo opisałam ten kosmetyk, ponieważ z racji tego, że są to retinoidy i one rządzą się niejako swoimi prawami, warto jest trzymać się przede wszystkim zalecanego przez producenta schematu ich stosowania, ponieważ to serum przeznaczone jest do użytku mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, natomiast to też jest uzależnione od naszych indywidualnych potrzeb, czy też okresu, w którym się znajdujemy, ponieważ retinoidy na przykład nie są wskazane do stosowania w ciąży, dlatego tutaj bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żeby przeczytać z uwagą ten wpis. Natomiast ten kosmetyk znalazł się tutaj nie tylko po to, żeby uzupełnić Waszą pielęgnację, ale też po to, żeby pokazać Wam, jak ogromny potencjał pielęgnacyjny drzemie właśnie w retinoidach. Po tym konkretnym boosterze możecie spodziewać się na pewno wygładzenia skóry, poprawienia owalu twarzy, wyrównania kolorytu cery. No, retinoidy są chyba w tej chwili jednymi z najbardziej ukochanych w ogóle składników aktywnych. Nie wiem, czy zauważyłyście, jest ogromne zainteresowanie właśnie tym składnikiem. No i przede wszystkim działanie przeciwzmarszczkowe, poprawa gęstości, jędrności, elastyczności skóry, walka z przebarwieniami, rozszerzonymi porami. Jeżeli do tej pory nie stosowałyście retinoidów, to bardzo, bardzo Was do tego zachęcam właśnie za sprawą tego kosmetyku. Kolejny booster, natomiast całkowicie inny niż ten tutaj do tej pory, to przedstawiciel marki Mia Cosmetics, tak zapakowany w taki piękny kartonik. To jest bardzo zaskakujący produkt, już tak naprawdę od pierwszego odkręcenia słoiczka, ponieważ jest galaretką. Jest przyjemną, przezroczystą i przepięknie pachnącą galaretką, natomiast jego głównym zadaniem jest matowienie naszej skóry. Ten kosmetyk nieodzownie kojarzy mi się z ciepłem i z okresem letnim, wakacyjnym, kiedy w trakcie trwających upałów nie mamy ochoty raczej nakładać na siebie, wiecie, warstwowej pielęgnacji, albo po prostu nie lubimy w tym czasie nakładać cięższych, bardziej kremowych formuł. Marka Mia słynie z tego, że ich składy są niesamowicie wartościowe i nie inaczej jest w przypadku tego kosmetyku, ponieważ tutaj przede wszystkim peptydy, fantastyczny składnik przeciwzmarszczkowy, ale również sok z aloesu. Mamy tutaj wodę kokosową, jest alantoina, betaina, no i prowitamina B5, a także B3, czyli znowu zazębiamy się w bardzo kompleksowym działaniu, mimo tego, że on nazwany jest przez producenta matującym, to jednak trochę uchybieniem byłoby dla niego oceniać go jedynie w tych kategoriach. Możecie się po nim spodziewać też optymalnego nawilżenia, wyrównania kolorytu. Myślę, że nie można mu odmówić także walki z rozszerzonymi porami i taką poszarzałą, zmęczoną skórą bez energii. Alantoina będzie też świetnie łagodzić podrażnienia. Betaina, która tutaj jest w składzie, no to fantastyczny składnik wiążący wodę w naskórku. No czego chcieć więcej? Bardzo polecam Wam, żeby ten booster wsadzić sobie do lodówki, bo raz, że ta galaretka sama w sobie ma bardzo lekką i taką fajną, wodnistą konsystencję i zapewnia skórze świeżość i taką energię już od pierwszego użycia, to jeszcze jak wyciągniecie ją taką zimną z lodówki, to naprawdę zrobi ona na skórze robotę. Tym samym zamykamy naszą pielęgnację boosterową, więc jak zapewne się domyślacie, przychodzi czas na coś bardziej intensywnego, krem albo serum. I chciałabym zacząć od serum, ponieważ propozycji kremowych mam dla Was aż 3. Więc zatrzymam się chwilę przy serum, czyli kosmetyku, który rekomendowany jest do nakładania na noc, a przynajmniej ten konkretny, bo to też nie jest jakaś sztywna reguła, że serum musi być nakładane na noc. Natomiast Biolawen i serum przeciwzmarszczkowe dedykowane jest typowo na noc, ponieważ ma konsystencję olejową. I po prostu, żeby zachować jakby komfort noszenia tego serum na twarzy, no to rekomenduje się je właśnie do używania w pielęgnacji wieczornej. To, co bardzo mnie zaskoczyło w tym kosmetyku, oprócz pięknego lawendowego zapachu, jeżeli jesteście fankami lawendy, to myślę, że będziecie tutaj bardzo usatysfakcjonowane,
To przede wszystkim bardzo krótki, ale treściwy skład. W tym kosmetyku mamy olej sojowy, olej z pestek winogron, genialny i bardzo łagodny, niezwykle dobrze tolerowany w ogóle przez skóry, olejek arganowy, skwalan roślinny, jeden w ogóle z najlepszych emolientów ever, jakie tylko są na naszym rynku, i do tego witamina C i ekstrakt z lawendy lekarskiej. I to jest tyle. Serum dzięki tym olejkom, no bo jak widzicie, tutaj mamy olejek arganowy, sojowy, czy właśnie ten winogronowy, no to one skupiają się przede wszystkim na tym, żeby dogłębnie skórę odżywić i zadziałać przeciwzmarszczkowo. Jest to dość prosty w swojej formule kosmetyk, natomiast nie można mu odmówić tego, w jaki sposób działa. Osobiście znam osoby, które są od lat fankami tego konkretnego serum i ono udowadnia nam idealnie, że czasami w tej prostocie tkwi naprawdę duża siła. Pielęgnacja nocna, serum, możemy połączyć je, widzicie, że wszystko to, co do tej pory Wam pokazałam, idealnie się ze sobą zazębia. Krem pod oczy, tonik, serum na noc, oczywiście wcześniej dobrze wykonany demakijaż i oczyszczanie twarzy, i tak naprawdę zamknęłyśmy już całą rutynę pielęgnacyjną. Jednak no, nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała Wam również kremów do twarzy, i celowo używam tutaj liczby mnogiej, ponieważ kremów mamy aż 3 i każdy inny, choć pewne cechy wspólne mają. Pierwszy kosmetyk z gamy kremowej, jaki dla Was przygotowałam, jest to marka Onlybio i seria Ritualia. Personalnie powiem Wam, że jest to moja w ogóle ukochana seria, jeśli chodzi o markę Onlybio. Pałam do niej ogromną miłością, nie tylko ze względu na to, jak bogate i bardzo wartościowe są te składy, ale przede wszystkim konsystencje i zapachy. Mam wrażenie, że marka Onlybio celowo właśnie w tej swojej gamie Ritualia stworzyła te formuły tak, by one dawały poczucie i luksusu, i takiej ogromnej przyjemności. Krem, który chciałabym Wam zaproponować w tym boksie, jest to krem brzoskwiniowy o działaniu nawilżającym i przede wszystkim rozświetlającym. To, co jest w nim niesamowite i wyjątkowe, i ja osobiście się z tym spotkałam po raz pierwszy, to jego konsystencja. Konsystencja, która ma kolor cielisty, i ma kolor cielisty nie bez powodu, ponieważ zawiera w sobie lekki pigment, który oczywiście dopasowuje się do koloru skóry, żebyśmy tutaj nie myliły go z jakimś kremem BB. To jest bardzo niewielka domieszka tego pigmentu, natomiast on jest i jest po to, żeby ujednolicić skórę naszej twarzy. Natomiast w środku, w formule kremu, znajdują się drobinki miki, dzięki czemu tuż po nałożeniu i skierowaniu skóry w stronę promieni słonecznych czy światła, zauważycie bardzo lekkie i subtelne rozświetlenie, które jest widoczne. Zależało mi też na tym, żeby w tym boksie właśnie wiosenno-letnim znajdowały się tego typu kosmetyki. No i zapach. Zapach tego kremu jest niesamowity. On jest brzoskwiniowy w dosłownym znaczeniu tego słowa. Natomiast w składzie również zawiera olej brzoskwiniowy, dzięki czemu działa nie tylko rozświetlająco, chociaż to się chyba najbardziej tutaj w jego przypadku wybija naprzód, ale właśnie silnie nawilżająco, wygładzające, i jest w ogóle tak aksamitny w dotyku, i no, jego używanie sprawia ogromną przyjemność. Jestem przekonana, że wiele z Was odnajdzie w nim swój hit. Jest to krem typowo do stosowania na dzień i proponowałabym go na przykład wypróbować oprócz takiej pielęgnacji solo, na przykład pod cięższe podkłady, jeżeli takie macie, pod podkłady matowe albo o bardzo takim mocnym kryciu. Ten krem będzie w stanie troszeczkę tą konsystencję przełamać i sprawi, że cera będzie wyglądała zdrowiej, bardziej świetlisto. Uwielbiam. To jest naprawdę kosmetyk, który macie szansę pokochać. I kolejna kremowa propozycja jest to krem rozświetlający na dzień, marka Rosadia, czyli kolejna polska marka. Jest to krem z zawartością olejku z pestek dzikiej róży, olejku żożoba i olejku z róży damasceńskiej, jak to oczywiście na markę Rosadia przystało. Ten akcent różany jest tutaj dosyć mocny. Natomiast jeśli chodzi o zapach, bo wiem, że to Was też często interesuje, jest on różany, ale bardzo subtelny.
subtelny i delikatny. I ten krem, jak powiedziałam, służy do rozświetlenia naszej skóry i teraz pewnie zapytacie, o co chodzi, czemu dwa kremy rozświetlające? One się od siebie różnią, ten jest po prostu bazowym kremem bez żadnych pigmentów, ale również w swoim składzie zawiera rozświetlającą mikę, natomiast ta propozycja od Rossati jest bardziej ukierunkowana na działanie nawilżająco-odżywczo-kojące. Ten krem bardzo dobrze sprawdzi się u osób z cerami wrażliwymi i naczyniowymi, ponieważ w ogóle z tego słynie marka Rossadia, że dba o te skóry najbardziej takie wymagające dogłębnej pielęgnacji, wymagające od nas opieki przede wszystkim. Tutaj zerkam sobie jeszcze na opakowanie, żeby dodać Wam właśnie informacje na temat tego, że tutaj również jest olej z pestek winogron, jest olej słonecznikowy, żożoba, witamina D. No i właśnie pestki dzikiej róży. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle ten olej z pestek dzikiej róży jest nazywany eliksirem nie tylko młodości, ale przede wszystkim pięknej i rozświetlonej skóry, więc myślę, że marka Rossadia mocno wzięła to pod uwagę, tworząc swoje kosmetyki. Krem też jest bardzo leciutki, super, stanowi super bazę pod makijaż, więc myślę, że taki duet starczy Wam na wiosnę i na nadchodzące lato, albo na odwrót, jak będziecie miały ochotę. Bardzo, bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby obdarować Was w tej edycji właśnie tego typu kosmetykami, które przywrócą tej skórze energię i życie, świeżość po zimie, no bo jak wiemy, różnie bywa, sezon grzewczy rządzi się swoimi prawami i no czasami ta skóra dostaje naprawdę mocno w kość. Ostatni produkt, który czeka na Was w tym pudełku, jest to marka Bielenda Professional. Jest to w ogóle premiera tej linii profesjonalnej. Ona do tej pory nie pojawiła się w naszych boksach, więc tym bardziej jestem szczęśliwa, że akurat otworzyły się przed nami te drzwi w naszym boksie. I po raz kolejny mamy tutaj krem do twarzy peptydowy, ujędrniająco napinający. Czyli tu już mamy zupełnie inny rodzaj kremu. Ten krem jest dedykowany do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc. I teraz zauważcie, że może fajnie Wam się połączyć z boosterem peptydowym marki Mia, który będzie też fajnym uzupełnieniem. One mogą ze sobą bardzo dobrze współgrać. Ta propozycja marki Bielenda ma bardzo, bardzo ciekawy skład, który zawiera przede wszystkim trzy rodzaje peptydów. Peptydy, jak wiemy, typowe działanie anti-age, ale oprócz tego mamy tutaj hydrolizowaną kolagen i elastynę, bardzo ceniony za swoje działanie nawilżające i też wspierające właśnie tą zwiększanie elastyczności skóry, olej marula, szczególnie popularny w krajach azjatyckich, i do tego kamelia japońska, również takie fajne nawiązanie do pielęgnacji azjatyckiej, która również działa przeciwzmarszczkowo. Bielenda ze swoją linią profesjonalną bardzo i nieustannie mnie zaskakuje właśnie pod względem tego, że te składy są niesamowicie wartościowe. Tutaj właśnie kompleks tych trzech peptydów. Konsystencja tego kremu jest, powiedziałabym, pośrednia. Mimo tego, że producent mówi o nim, że jest lekka, to jednak ona, mam wrażenie, jest troszeczkę bardziej otulająca niż na przykład w przypadku kremu marki Rossadia. Dlatego super będziecie mogły go wykorzystać także na noc. Czyli, jak zauważyłyście, faktycznie nie zabrakło tu absolutnie żadnego kosmetyku, który powinien znajdować się w pielęgnacyjnej rutynie. I to już wszystkie kosmetyki, które przygotowałam dla Was w tym filmie. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas. Koniecznie dajcie mi znać, jak to wszystko prezentuje się w odbiorze. Dzisiaj troszeczkę takie amatorskie warunki, bo jak wiecie, my się spotykamy przeważnie na transmisjach na żywo, natomiast ja pierwszy raz nagrywam się do Was w takiej formie. Mam nadzieję, że razem z moją dziesiątką produktów przekonaliśmy Was do tego, że pudełka, które tworzę we współpracy z marką Pure Beauty, są przemyślane i mają stanowić dla Was duże uproszczenie, ale także zaproszenie do prawidłowej pielęgnacji skóry naszej twarzy. Dajcie mi znać, który z tych produktów podoba Wam się najbardziej, który może zaczęłyście już testować, może już odkryłyście tutaj jakiś hit pielęgnacyjny.
ja z niecierpliwością czekam na Wasze opinie, bądźcie proszę dla mnie łaskawe, bo mówię, to jest forma, w której ja jeszcze nie występowałam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę, teraz brzmi jak prawdziwy YouTuber, i możecie włączyć sobie również powiadomienia, żeby być na bieżąco z tym, co będzie się tu pojawiać. Ja mam nadzieję, że do kolejnego zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie i pa, pa.